proszę pana, Urban żyje, Jaruzelski jest na Powązkach, a 13 grudnia ktoś ma czelność przyjść pod dom Jarosława Kaczyńskiego? Ta banda kretynów, którzy są gówniarzami, piszą Jarosław Kot, proszę zobaczyć, co oni mają napisane. I oni do najbardziej zasłużonego człowieka mówią, weź sobie kota. Moim zdaniem generał Jaruzelski to był wielki człowiek. A kobiety mnie powstrzymują, bo powinienem podejść i strzelić w mordę tym gówniarzom, którzy przyszli tu, a nie przyszli, proszę pana, na cmentarz do Jaruzela, do morderców, do Kiszczaka i nie pytali ich, gdzie macie honor i godność, chamy, żeście tylu ludzi zamordowali. Zawładnięcie Trybunału Konstytucyjnego dla jednej partii spowoduje to, że już nie będzie możliwości odwołania przy uchwalaniu ustaw w Sejmie, przy podejmowaniu decyzji przez rząd ostatniego prawem neutralnego podmiotu prawnego, jakim był Trybunał Konstytucyjny. To jest chamstwo, co tu się dzieje w ogóle. Jak śmie ten, po kolei, proszę pana, ten Tusek, Komorusek i każdy inny, jak możecie tak błaźnić nasz naród polski? Nie zgadzam się z działaniami prezesa, nie zgadzam się z tym, co robi obecna władza i dlatego szłam tutaj razem z moimi dziećmi, żeby zobaczyli, że mamy demokrację, że możemy protestować, jeżeli coś nam się nie podoba, że warto jest walczyć o to, w co się wierzy. Skąd pomysł na przyjście tutaj dzisiaj, 13 grudnia, pod dom Jarosława Kaczyńskiego? To znaczy na Facebooku. Kolega zamieścił link do wydarzenia i tak sobie pomyśleliśmy, że na wczorajszy marsz nie mogliśmy pójść akurat o 12:00. A teraz akurat mogliśmy. Nie byłoby tych emocji, gdyby tamto zgromadzenie nie wybrało sobie daty 13 grudnia, czyli daty rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. I no, w ten sposób dokonuje się porównania, wręcz zestawienia dwóch postaci ze sobą, postaci Jarosława Kaczyńskiego, no i postaci Wojciecha Jaruzelskiego. Jest to porównanie no, tak nieuprawnione, że my musieliśmy tutaj przyjść.